Kochani, końcówka roku, a to oznacza, że przed nami szósty raport. Podczas spaceru po obiekcie będę chciał Wam pokazać, co dzieje się w środku, ale i co dzieje się wewnątrz, tu, w serduchu, na temat tego miejsca. Zapraszam Was do środka. W moim sercu bardzo mocno i głęboko jest przekonanie, że Kościół powinien być miejscem, w którym chcemy być. Centrum chrześcijańskie Nations on Fire powinno być miejscem, w którym chcemy być. I właśnie taką rolę spełni ta tutaj kawiarnia. Będziemy mieli tu czas, w którym to miejsce będzie otwarte nie tylko podczas spotkań i konferencji, ale będzie także otwarte podczas wielu, wielu innych dni, w których nie będzie tych wielkich inicjatyw, ale wielką inicjatywę będą tworzyć ludzie, którzy będą się tu spotykać, aby wspólnie spędzać czas z Bogiem. To właśnie tutaj, na tych setkach metrów kwadratowych będą zawiązywać się Boże rozmowy, Boże relacje. Ale pomyślcie sobie, a co tam za tymi kotarkami? Za tymi kotarkami, a właściwie za ścianą, która będzie szklana, będziemy mieli, słuchajcie, piękną przestrzeń dla młodzieży. W ślad właśnie tej wizji, aby móc wspólnie spędzać czas razem. Widzę już oczami wiary młodzież, starszych i młodszych, którzy będą ze sobą spotykać się w ciągu tygodnia na przestrzeni Centrum Chrześcijańskiego Nations on Fire, gdzie będziemy wspólnie mogli budować relacje. Za mną powstająca kawiarnia, będzie to naprawdę przestrzeń tętniąca życiem. No i ja sobie tutaj idę dalej, idę tą powierzchnią, która prowadzi nas do kolejnych sal. Sal, które w ciągu tygodnia będą tętnić życiem różnych dodatkowych inicjatyw. Jest tego naprawdę dużo, słuchajcie. To są setki metrów kwadratowych. Zapraszam Was do Baby Zone'u. Wiem, że to jeszcze troszeczkę do Baby Zone'u niepodobne, ale tutaj mamy 100 ponad 50 metrów kwadratowych przestrzeni, w której małe dzieci z mamami będą mogły spędzić czas razem podczas spotkań, mając transmisję na żywo z sali głównej. A jeżeli sala główna, no to oznacza to, że mamy też salę, która główną nie jest. I to jest właśnie ta sala, która ma 200 metrów kwadratowych. Na tej sali będziemy mieli różne spotkania, różne aktywności, które będą przede wszystkim modlitwą. Modlitwą, bo to miejsce musi przelewać się, opływać w ducha modlitwy. Idziemy więc dalej. Idziemy dalej do kolejnych miejsc, do kolejnych sal. Co my tu mamy, słuchajcie? Wchodzimy do pomieszczenia, które jest przestrzenią do live streama. Z tego miejsca będziemy Wam nadawać. Tu budujemy studio, z którego będziemy transmitować na Polskę, na świat dobre przesłanie Ewangelii. Wierzę mocno, że Kościół w XXI wieku potrzebuje być gotowy, aby spotkać ludzi w internecie. Co my tu mamy? Widzimy gotowy podwieszony sufit i kolejna sala. To jest kolejna przestrzeń dla dzieci. Dzieci będą miały tutaj swoją przestrzeń. W różnych salach różne kategorie wiekowe. Jestem na kolejnej przestrzeni, kolejnej sali. Każda z tych salek ma pomiędzy 50 a 80 metrów kwadratowych, gdzie dzieci i młodzież będą miały swoje miejsce. Zaproszę Was tutaj teraz, drodzy panowie. Panie, nie wchodźcie. Toaleta męska. W toalecie męskiej mamy już, słuchajcie, blaty, mamy już piękne lamele. Rzeczy się tutaj tworzą. Troszkę nam jeszcze kabli ze ścian wystaje, ale to wszystko jest jeszcze w procesie, jednak widzimy już potencjał do finiszowania. Kabiny, pisuary, to wszystko jest już tutaj w miarę gotowe. Ofoliowane to wszystko jest, żeby nie porysować płytek, bo na dole są już pod nogami płytki. Tutaj mamy przestrzeń dla cioć i wujków, którzy będą prowadzić szkółki niedzielne. Jak widzicie, blisko było z przestrzeni dla dzieci do przestrzeni, gdzie będzie to pomieszczenie do przygotowania. Tutaj mamy różne podłączenia, tak aby można było tutaj coś włączyć, wyłączyć, wyczyścić, wymyć. Także tutaj ta przestrzeń też jest przygotowywana. No i w sumie warto zobaczyć, co w toaletach. Co mamy tutaj w toaletach, słuchajcie? Jest coś dla naszych maluchów. Tutaj jest coś dla naszych maluszków.
A więc mamy też, przygotowujemy się z toaletami dla osób z niepełnosprawnościami i mamy toalety damskie. Toalety damskie, światłość się stała, tu też jest już dosyć pięknie. Uwaga, kabin mamy w toalecie damskiej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Niektóre są podzielone na męskie, ponieważ jeszcze męskich nie aktywowaliśmy. Zobaczcie, co dzieje się dalej. Nie wiem, czy możecie to zauważyć, ale zatoczyliśmy właśnie krąg. Zatoczyliśmy koło, ponieważ taka jest konstrukcja, tak jest to wszystko rozstawione, aby można było poruszać się po obiekcie dookoła. Pod schodami, tutaj na dole, są też kolejne pomieszczenia, między innymi szatnia. Jesteśmy teraz na półpiętrze pomiędzy parterem a pierwszą kondygnacją. Co się dzieje na pierwszym piętrze? Główne audytorium. I tutaj się na chwilę zatrzymamy. Wchodząc, możecie wybrać drogę w lewo lub w prawo. Oznacza to, że wchodząc w prawo pójdziecie do tyłu głównego audytorium. Wchodząc po tej stronie, po której ja wszedłem w lewo, wejdziecie na środek. I tu właśnie wchodząc zobaczycie, co się teraz dzieje. Piękne audytorium, w pełni wyłożone już wykładziną, krzesła są już gotowe, scena też już jest gotowa. Oczywiście jest jeszcze nieobita wykładziną, to wszystko się wydarzy w najbliższych dniach. Tam, gdzie widzicie tą czarną kotarę, będzie piękny ekran LED-owy, który też już do nas leci zza oceanu. Nade mną jest troszeczkę ciekawostek. Kratownica, na której wiszą światła. Z tyłu też już piękne głośniki są powieszone. Ta sprawa z tą kratownicą nie była taka łatwa, ale dzięki Bożej przychylności i wielu mądrym ludziom udało nam się to zrobić. Tam za sceną jest też wiele różnych pomieszczeń, a jednak nie będziemy już tam wchodzić. Jesteśmy na głównej sali. Wiecie, moje serce mocno tyka. Dlaczego? Ponieważ na tym miejscu będziemy spotykać się przez kolejne ponad 9 lat. Dlaczego? Ponieważ umowa na ten obiekt jest podpisana na 10 lat. Jesteśmy tutaj ponad pół roku już i adoptujemy to miejsce i widzimy oczami wiary, co będzie działo się na tej sali. Słuchajcie, na tej sali tysiące ludzi będą doświadczać przełomów, tysiące ludzi będą doświadczać przebudzenia w swoim życiu. Tysiące ludzi doświadczą Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Wielu doświadczy tutaj niesamowitych przełomów. To wszystko się tu zadzieje. Dlatego każdego dnia, kiedy chodzę po tym miejscu, widzę oczami wiary już to, co tutaj będzie się działo. Tutaj mamy kabinę, która będzie przygotowywana do tłumaczeń. Dlaczego? Wielu pyta z nas, dlaczego Nations on Fire nazywa się North Church po angielsku? Ponieważ w naszym kościele jest wiele narodowości, ale nie tylko w kościele lokalnym, ale i w naszej służbie ogólnopolskiej. Widzimy mnóstwo narodowości, które biorą udział w naszych spotkaniach. Pozwólcie sobie, że tu na tej ścianie przyłożę moją kartę, czytnik, pik, bo właśnie wszedłem do zamkniętej strefy biurowej. Mam nadzieję, że zrozumieliście przekaz, ten czytnik tam się niedługo pojawi. I tutaj zaczynamy odwiedzać przestrzeń już biurową, w której zaczynamy sobie od toalet. Toalety tylko dla biura. Pomyślcie sobie, biura? O co chodzi? Jakie biura? Fundacja Nations on Fire ma ponad 20 pracowników, którzy tworzą te wszystkie wydarzenia w ciągu roku. Jest tu mnóstwo przestrzeni i tak te wszystkie, które wam pokażemy, jest ich za mało. Tutaj możecie zobaczyć teraz, kiedy idę, tą szeroką, długą perspektywę na to, co tutaj się dzieje. Jest pięknie zrobiony, podwieszany sufit i tutaj na chwilę wam coś powiem szalonego. Na tej całej powierzchni, zarówno na dole, jak i na górze, nie było żadnej ściany. Zero ścian. Oznacza to, że pobudowaliśmy ściany, zamykając 55 pomieszczeń. 55 pomieszczeń na open space'ie, na 3110 m2, to naprawdę kawał grubej roboty. Tych drzwi, tych ścian, tej wykładziny, tego podwieszonego sufitu, oświetlenia, gniazdek, okablowania, tego wszystkiego tutaj zupełnie nie było. Tutaj jest pomieszczenie, które będzie do realizacji dźwięku na live stream. Zobaczcie, co jest tutaj na ścianie. Na ścianie mamy klimatyzację. Udało nam się, dzięki Bogu, doprowadzić klimatyzację do większości pomieszczeń.
wszystko robimy zgodnie ze sztuką, a więc nie będzie tutaj żadnych nieścisłości i niezgodności, jak powinno to wszystko funkcjonować. Jak widzicie, znowu zrobiliśmy koło. Zrobiliśmy koło, jesteśmy po drugiej stronie i tutaj widzimy piękną, piękną ofoliowaną, żeby się nie pobrudziła, windę. Ta winda będzie jeszcze odświeżona. Tą windą można wjechać z dołu na górę lub na odwrót dla tych, którzy nie są w stanie przebrnąć drogi po schodach. Kochani, to, co tutaj się dzieje, to coś znacznie więcej niż tylko lokalna społeczność. Po tych schodach będzie maszerować nie jeden i nie dziesiątki, a wielu, wielu, wielu mówców, którzy będą mieli możliwość wejść tutaj na tą scenę, aby z niej nieść pozytywne przesłanie dla nie tylko Polski, nie tylko i Europy, ale dla całego świata. I chcemy Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za każde Wasze wsparcie, które płynie na to miejsce przez ostatnie miesiące. Chcę podziękować każdemu, kto dołożył swoją rękę do tego dzieła, każdej osobie, która modli się o to miejsce, każdej osobie, która wsparła nas finansowo, ponieważ to, co osiągnęliśmy finansowo na tym miejscu, jest potężnym cudem. Przekroczyliśmy ponad 5 milionów zebranych złotych na ten cel. Kochani, to jest grubo ponad połowa. Jesteśmy ogromnie wdzięczni Bogu i Wam za to, że wspieracie tę inicjatywę i głęboko wierzymy, że nie będziecie chcieli odpuścić i staniecie z nami do końca w tym wyzwaniu, aby ukończyć to wszystko, co tutaj się tworzy. Jak widzicie, wizja realizuje się na naszych oczach. Jesteśmy podekscytowani tym, jak dzieci, młodzież, dorośli, starsi, każdy bez względu na swój wiek, bez względu na pochodzenie, bez względu na narodowe, będzie mógł być w tym miejscu wyposażonym do dzieła posługiwania i odnajdzie w swoim życiu Jezusa Chrystusa. Pozdrawiam Was serdecznie z raportu 6. Do zobaczenia.